Przez wiele lat dyskutowaliśmy o takich rzeczach jak latające samochody, pływające meble, a nawet unoszące się budynki. A co gdybym powiedział Ci, że idea antygrawitacji nie jest tylko jakimś science fiction, ale jest prawdziwą i fascynującą koncepcją w fizyce? To coś, nad czym obecnie pracują fizycy. Czym więc jest antygrawitacja i kiedy w końcu ją osiągniemy? Dowiedzmy się. Poproszę o trochę muzyki z filmów science fiction. Dzięki. Wyobraź sobie możliwość latania do pracy lub podróżowania na inne planety bez odczuwania skutków grawitacji. Świat, w którym można lewitować i sprawić, że przedmioty gospodarstwa domowego przeciwstawiają się sile grawitacji i unoszą się w powietrzu. Mógłbyś pomyśleć, nie muszę sobie wyobrażać, wiem, że astronauci żyją w ten sposób na orbicie Ziemi, ale to nie jest dokładnie to samo. To, czego astronauci doświadczają w kosmosie, nazywa się zerową lub mikrograwitacją. Jest to prawdziwe zjawisko, którego możemy doświadczyć. W warunkach zerowej grawitacji obiekty są nieważkie i unoszą się w powietrzu, ponieważ nic nie przyciąga ich do Ziemi. Jednak antygrawitacja jest nieco inna. Nie jest to brak siły, ale siła sama w sobie. Siła, która może przeciwdziałać sile grawitacji, zasadniczo ją niwelując. Z tą magiczną siłą obiekt nie byłby przyciągany do czegoś masywnego jak Ziemia, mógłby ją wręcz odpychać. Pozwoliłoby to obiektom swobodnie unosić się w przestrzeni, a nawet poruszać się w kierunku przeciwnym do grawitacji. Brzmi jak coś prosto z science fiction, sposób na przeciwstawienie się prawom fizyki i zabranie nas do gwiazd. Od Gwiezdnych Wojen po Star Trek jest to popularna koncepcja od wielu lat. Ale czy byłoby to możliwe w prawdziwym życiu? Czy faktycznie istnieje siła odpychająca, która mogłaby przeciwdziałać efektom grawitacji? Naukowcy i filozofowie od wieków dyskutowali o idei antygrawitacji. Jednak dopiero pod koniec XX wieku poczyniono prawdziwe postępy w zrozumieniu stojącej za nią nauki. A teraz badamy możliwość tworzenia pól antygrawitacyjnych. Załóżmy więc nasze naukowe czapki i spróbujmy zrozumieć, jak to działa. Zacznijmy od ukochanej teorii ogólnej względności. Wyobraź sobie, że bawisz się na trampolinie otoczonej zabawkami. Wiesz, że jeśli podskoczysz, spowoduje to zagłębienie w trampolinie, a zabawki w pobliżu tego zagłębienia zaczną się toczyć w jego kierunku z powodu grawitacji. O tym właśnie mówi nam ogólna teoria względności Einsteina, struktura czasoprzestrzeni i grawitacji. Ale co jeśli trampolina może rozciągać się w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażaliśmy? A co gdyby mogła również zakrzywiać się lub wyginać do tyłu, odpychając zarówno ciebie, jak i wszystko dookoła? Oto idea stojąca za zmodyfikowanymi teoriami ogólnej teorii względności. Niektórzy naukowcy zaproponowali dodanie kolejnych wymiarów do czasoprzestrzeni lub wprowadzenie nowych sił, które mogłyby oddziaływać z materią w nieoczekiwany sposób. Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich teorii naukowych, będziemy musieli przeprowadzić kilka eksperymentów i zebrać dane, aby wiedzieć na pewno. Dobra, teraz udawajmy, że wszechświat to duży pokój wypełniony meblami. Naukowcy odkryli tajemniczą, niewidzialną siłę, która odpycha wszystkie meble od siebie, niczym supermocny wiatr sprawiający, że wszystko unosi się w powietrzu. Nazwali tę siłę ciemną energią. Zgodnie z obecnymi modelami kosmologicznymi, prawie 70% wszechświata składa się z ciemnej energii. I choć jest ona niewidoczna, uważa się, że powoduje coraz szybsze rozszerzanie się wszechświata. Teraz widać, że jest to coś w rodzaju przeciwieństwa grawitacji, która przyciąga wszystko do siebie. Więc jeśli to prawda, oznaczałoby to, że antygrawitacja jest prawdziwą siłą. Czy to nie byłoby niesamowite? Jedyną rzeczą, którą musimy potwierdzić, jest to, czy ciemna energia naprawdę istnieje i jakie ma właściwości. Na koniec porozmawiajmy o teorii superstrun. Wyobraź sobie, że masz kilka gumek i rozciągasz je. Kiedy naciągasz jedną z nich, wydaje ona dźwięk, prawda? To jest właśnie teoria superstrun. Mówi ona, że wszystko we wszechświecie składa się z bardzo małych strun, które wibrują jak te gumki. Te struny mogą powodować różne siły natury, takie jak na przykład grawitacja. Niektórzy naukowcy uważają, że struny te istnieją w dodatkowych wymiarach, gdzie mogą być w stanie powodować unoszenie się rzeczy jak antygrawitacja.
Ten pomysł można było zobaczyć w kilku fajnych filmach, na przykład w Matrixie i Interstellar. Ogólnie rzecz biorąc, teoria superstrun może być kluczem do zrozumienia antygrawitacji, ale wciąż jest tylko teorią i wymaga dalszych badań. Naturalnie jednak istnieje wiele sceptycyzmu i krytyki wokół idei antygrawitacji. Po pierwsze, wielu naukowców twierdzi, że antygrawitacja jest niemożliwa, ponieważ narusza podstawowe prawa fizyki, np. prawo zachowania energii. Zgodnie z tym prawem energia nie może być tworzona ani niszczona, a jedynie przekształcana. Jednak antygrawitacja wymagałaby stworzenia energii z niczego. Jeśli więc pewnego dnia zostanie potwierdzona, będzie to stanowić wielką tajemnicę. Krytycy twierdzą również, że nie ma bezpośrednich dowodów na istnienie antygrawitacji. Chociaż podjęliśmy pewne próby wyjaśnienia tego za pomocą takich rzeczy jak ciemna energia, nie dostarczają one żadnych bezpośrednich dowodów. Spowodowało to ogromną debatę wśród naukowców, a także osób biorących udział w konwentach Star Trek. Tak więc, chociaż teorie te są bardzo zabawne i intrygujące, brakuje im dowodów związanych z eksperymentami naukowymi. Jednak pomimo tego idea antygrawitacji nadal przyciąga wyobraźnię zarówno naukowców, jak i opinii publicznej. Wielu badaczy pracuje nad eksperymentami, które mogłyby pomóc nam lepiej zrozumieć tę tajemniczą siłę. Niezależnie od tego, czy antygrawitacja zostanie kiedykolwiek potwierdzona, sama podróż jest już z pewnością fascynująca. A jeśli pewnego dnia potwierdzimy jej istnienie, z pewnością będzie to tego warte. Możliwości rozwoju technologicznego byłyby naprawdę ekscytujące. Oto kilka rzeczy, które mogłyby się zmienić dzięki antygrawitacji. Po pierwsze, podróże kosmiczne. Wyobraź sobie możliwość podróżowania do najdalszych zakątków wszechświata bez ograniczeń związanych z paliwem lub zasobami. Jest to jedna z najbardziej ekscytujących zalet technologii antygrawitacyjnej. Pozwoliłaby nam ona eksplorować kosmos jak nigdy dotąd. Moglibyśmy stworzyć takie rzeczy jak na przykład systemy napędowe antygrawitacyjne, co doprowadziłoby do nowych odkryć i możliwości eksploracji. Po drugie, produkcja energii. Moglibyśmy wykorzystać antygrawitację do generowania energii w nowy i rewolucyjny sposób. Na przykład, jeśli udałoby nam się stworzyć pole ochronne, które mogłoby utrzymać stan antygrawitacji, moglibyśmy być w stanie wykorzystać energię ruchu obrotowego Ziemi. Czy to nie byłoby niesamowite? Po trzecie, nowe materiały i wynalazki. Dzięki antygrawitacji moglibyśmy opracować nowe materiały, które byłyby lżejsze i mocniejsze od wszystkiego, czym dysponujemy obecnie. Mogłoby to mieć ogromny wpływ na wiele branż, od budownictwa przez transport po lotnictwo i kosmonautykę. Pozwoliłoby nam to również wykorzystać przestrzeń kosmiczną w sposób, który wcześniej był niemożliwy. Moglibyśmy na przykład stworzyć kosmiczne windy, podobne do tych z filmu Charlie i Fabryka Czekolady. Czyż nie byłoby fajnie podróżować szklaną windą zamiast samolotem lub rakietą? Jeśli o mnie chodzi, antygrawitacja znacznie ułatwiłaby mi wynoszenie pojemników na śmieci i recykling w każdy poniedziałek przed odbiorem. Rozładunek samochodu z artykułami spożywczymi byłby dziecinnie prosty, a jeśli chciałbyś przebudować swój dom pod kątem trzęsień ziemi, uniesienie go, aby dostać się pod spód, byłoby o wiele łatwiejsze dzięki antygrawitacji. To tylko kilka z wielu ekscytujących możliwości, które pojawiłyby się wraz z lepszym zrozumieniem antygrawitacji. Nawet jeśli nie mamy jeszcze żadnych dowodów, zawsze ekscytujące jest wyobrażanie sobie, co może przynieść przyszłość. Ogólnie rzecz biorąc, technologia antygrawitacyjna ma potencjał, aby zmienić nasz świat. I choć wciąż brzmi to jak science fiction, kto wie, co odkryjemy w nadchodzących latach. Będę czekać.